Chcieliśmy dzisiaj z Pawłem opowiedzieć odnośnie Kotlina i naszych doświadczeń związanych z tym językiem programowania, ponieważ mieliśmy okazję zrealizować jeden projekt w Kotlinie. Na początek kilka słów o nas, to bardziej formalność, ponieważ już mniej lub bardziej się znamy. To jest Paweł Bryzik. Cześć, to jest Krzysiek Korbacz. Oba jesteśmy programistami w firmie Virtus Lab. Specjalizujemy się w wytwarzaniu middleware'u. Do tej pory odbywało się tylko w Javie. Od teraz możemy powiedzieć, że też możemy wykonywać to w Kotlinie i wychodzi nam to całkiem dobrze. Poza tym, jak wiecie, jesteśmy jednymi z liderów Kielce Java User Group i postanowiliśmy przemycić do tego slajdu Sekwona. Ok, agenda na dzisiaj będzie wyglądała następująco. Najpierw powiem Wam, jak zaczęła się nasza przygoda z Kotlinem. Następnie chwilkę poświęcimy, by opowiedzieć Wam o tym, co w nim doceniamy najbardziej, które feature'y najbardziej przypadły nam do gustu. Następnie porozmawiamy chwilkę o pułapkach Kotlina, o jego wadach, bo takowe też posiada. Następnie skupimy się na receptach od Java deweloperów, czyli na czymś, co udało nam się zbierać w trakcie prac nad ostatnim projektem. No i następnie uchylimy rąbkę tajemnicy, czy z perspektywy czasu patrząc uważamy, że to był dobry wybór, zdecydowaliśmy się na Kotlina i czy zdecydujemy się na niego ponownie. Ok, więc skąd w ogóle się to wzięło? Dlaczego jako Javowcy zaczęliśmy się oglądać za Kotlinem? Paweł, czy masz jakiś komentarz do tego slajda? Sam się może. Ok, więc pokrótce wyglądało to tak. W środowisku, gdzie pracujemy, mamy naprawdę dużą swobodę, jeśli chodzi o wybieranie technologii do rozwiązania określonego problemu biznesowego. Czyli można podsumować tak, że nasz product owner nam ufa, pozwala nam robić naszą robotę. Jeśli chodzi o samego Kotlina, słyszeliśmy o nim, podejrzewam, jak wszyscy tutaj jesteśmy zgromadzeni, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Swego czasu bywaliśmy na konferencjach, widzieliśmy wiele prezentacji mówiących o jego feature'ach, czy też o jego pitfallsach. Biorąc pod uwagę to, że mamy doświadczony zespół, wiedzieliśmy, że możemy sobie pozwolić też na pewne ryzyko. Gdyby okazało się, że nie była to najlepsza decyzja, wiedzieliśmy, że rollback z Kotlina jest możliwy i swobodnie sobie z nim poradzimy. Ciekawostka jest taka, że żaden z nas nie używał Kotlina wcześniej, oprócz zrobienia tam kilku jakichś małych tutoriali. Więc wyglądaliśmy mniej więcej tak. Tak, tutaj od razu zagadka do widowni. Czy kojarzycie może kadr z jakiego to jest film? Dokładnie, blisko jesteście. I taka właśnie, to jest film Good Running, z Polski to jest bodajże Reggae na Rodzie. Okazuje się, że jest to Krzysiek bardzo dobrze znany film. I tak można by poniekąd, że czuliśmy się jak ci jałajscy bobsleiści, którzy nigdy przedtem nie widzieli śniegu, słyszeli o nim oczywiście i zdecydowaliśmy się wystartować. Jak widać, udało nam się. Musicie przyznać, że ten gościu, który siedzi na końcu w wannie, jest troszkę podobny do Pawła. Każdy raz jesteśmy. Tak jak chłopaki jechali ku spektaklu kulardemu sukcesowi, też staraliśmy się to właśnie uczynić. I jeszcze słówkiem wstępu, tak żebyście wiedzieli mniej więcej, jaki problem chcieliśmy rozwiązać. To jest taki uproszczony diagram naszego systemu, czyli mieliśmy tutaj do czynienia z takim klasycznym middleware'em, w którym integrowaliśmy trzy usługi. Dwie z nich mówiły do nas po reszcie, jedna z nich to była usługa sołpowa. To był taki ciekawy przykład job schedulera, mieliśmy jakąś bazę danych pod spodem i klientów, których obsługiwaliśmy również po reszcie. Na razie mam jednego klienta, możliwe, że to się zmieni w przyszłości. Ok, teraz przechodzimy do fragmentu, w którym opowiem Wam o feature'ach. Najpierw taki high level, dlaczego warto, a później troszkę bardziej szczegółowo. Ale dokładnie, więc dlaczego wydał się nam atrakcyjny copy? Z wyższej perspektywy, z bardziej góry patrząc, to przede wszystkim dlatego, że jest to język stworzony przez ludzi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów produktywności, czyli przez JetBrainsów.
W odróżnieniu od np. skali, które zostały napisane przez nudnych profesorów z uczelni, którzy nie mają na co dzień do czynienia z tymi problemami, na pewno to było dla nas plusem, jakby zyskało naszą ufność. Kopień dzięki temu jest jakby połączeniem, rezultatem miłości wielu języków programowania i ma w nich te wszystkie najlepsze cechy, które zawsze widzieliśmy w innych językach, jak Scala, czy Ruby może, czy nawet C#, które zawsze chcieliśmy używać, ale niestety Java długi czas ich nie dostarczała, teraz powoli się zmienia, ale wciąż dostajemy to małymi okruszkami, nazwijmy w ten sposób. I jaki efekt jest tego, że te wszystkie fajne rzeczy pewnie się znalazły? No przede wszystkim dużo mniej boilerplate'u. Język jest bardziej zwięzły, bardziej czytelny i ta zwięzłość nie objawia się tak naprawdę jak w języku C, że można pisać cały program w trzech minutach, ale pewnie jesteś w stanie go odczytać. Tylko naprawdę przejawia się to w ten sposób, że jesteś w stanie ogarnąć na jednym ekranie IDE duży kawałek kodu, odjąć go oczami, go zrozumieć w łatwy sposób. No i poza tym oczywiście loop safety, które nam bardzo pomogło i zapewniły także brak średników. Lecąc dalej, zejdźmy trochę niżej z nullability, z podejściem do nullowalności w Kotlinie. Jak porównaliśmy sobie nasz projekt, już był w zaawansowanej fazie, z naszym poprzednim projektem, który był napisany w Java 8, zauważyliśmy, że to nie tylko jakieś tam feature związane z brakiem nuli, ale też sama logika biznesowa aplikacji zyskała na tym, że nie musieliśmy martwić się o to, że gdzieś tam w strukturach danych, w kolekcjach, w jakichś odpowiedziach z restów, z innych API czai się nul, który wewnątrz logiki biznesowej samej jako takiej musimy obsługiwać. Więc to uczyniło nasz kod również tą logikę biznesową dużo bardziej zwięzłą i łatwiejszą w otrzymaniu, łatwiej odporniejszą na błędy. No i poza tym też walidowanie naszych obiektów. Zauważcie, że kiedy tworzycie, chcecie zwalidować jakiegoś poczosa, to tam przede wszystkim sprawdzacie, czy nie ma nuli. Tutaj odchodzi mnóstwo linii kodu związane z walidacją nulów, więc tworzenie wadi obiektów staje się dużo, dużo przyjemniejsze. Chcesz Pan pokazać troszkę kodu, czy nie ma takiej potrzeby? Oczywiście, mogę pokazać troszkę kodu. Właściwie pytanie do publiczności. Czy mieliście dużo styczności z nielogowalnością Kotlina? Chcielibyście zobaczyć jakieś próbki tutaj? Okej, to polecimy. Okej, więc to taki prosty przykładzik. Teraz to nie widać. Tutaj prosty przykładzik. Jeśli sobie zajrzycie, zobaczycie szybką linijkę. Tak wygląda deklaracja zmiennej, która jest nienulowalna. Po prostu deklarujecie ją typu string i kompilator już dba o to, że tego nula nie ma, że on się nie pojawi, że kompilator będzie, że IDE będzie Was ostrzegało przed nulowalnością. Jeśli spojrzymy w tą linijkę, usuniemy tutaj pytajnik, który sygnalizuje nam, że ten nul się pojawi, nagle kompilator daje mnóstwo ostrzeżeń, a nawet warningów, gdzie na czerwono się świeci coś poszło nie tak, które dbają o to, że ten nul się nie pojawi. I jak widzicie, jest możliwość przechowywania nuli, ale też w bardzo przyjemny sposób jesteśmy w stanie zapanować nad nimi. Jeśli mamy jakąś zmienną, która jest nulowalna, jesteśmy dzięki operatorowi w tajnikach, jak się nazywa ta operacja? Krzysiu, znam dużo dobrych słów. Safe, cover, sound. Tak, piękna to nazwa. Jesteśmy w stanie jakby wygodny i przede wszystkim czytelny sposób dobrać się do zawartości i tutaj także słynny Elvis Operator, który w razie gdyby gdzieś po drodze się jednak ten nul pojawił, jest w stanie zwrócić wartość domyślną. Podobnie dzieje się to z innymi, powiedzmy, z funkcjami. Możemy sobie też użyć leta. Let to jest jeden z takich
celów Kotlina, który jest dostępny w każdym każdego obiektu. Jesteśmy na obiekcie w stanie wykonać jakąś operację i jeżeli oczywiście dzięki tej sprawie są operatorowi, jeżeli tam nie ma nula i tak samo Elvis, wartość domyślna, zostało to bez 1000 ifów, bez zagrożeń w udany sposób zrobione. Ok, wracając do prezentacji. Teraz opowiem trochę więcej Krzysiu o kolejnych właściwościach. Ja tylko wspomnę jednej rzeczy bardzo szybciutko odnośnie nienulowalności. To jest sam taki punkt, że generalnie piszemy mniej preconditionów. To dla nas był duży komfort, tak? duża dobra zmiana, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni do dbania o kontrakty metod, więc jeśli teraz nie musimy wszędzie pisać check argument, check natur, sama metoda staje się już bardziej czytelna, więc na to też warto zwrócić pewną uwagę. Kolejną sprawą, powiem takim featurem, który na nas wywarł duże wrażenie, są extension functions. Dla kogoś, kto miał okazję pisać chociażby w C-Sharpie, to powinno być coś znajomego. To jest mechanizm, który pozwala do istniejących klas dodawać funkcjonalności bez potrzeby dziedziczenia, bez potrzeby korzystania z patternów w stylu dekoratora. I korzystamy z takich nowo dodanych funkcji w sposób zupełnie dla nas transparentny, tak jakby były one integralną częścią danej klasy. Przejdźmy od razu do próbek kodu, do tej tutaj groźnie wyglądającej tabelki. Obiecuję, że wrócimy, ale za chwilkę. Generalnie extension functions możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są te, które są zdefiniowane dla nas, chociażby w bibliotece standardowej Kotlina. Tutaj kilka pierwszych przykładów dotyczy właśnie ich. Druga grupa dotyczy tego, jakie extension functions możemy tworzyć sami, też tworzy się w bardzo łatwy i elegancki sposób. Tutaj widać klasę string. Mamy obiekt string ABCD. Jak widzicie, jest tutaj dostępna metoda isBlank. Coś ciekawe, w Java jej nie ma. Jeśli chcieliśmy skorzystać z tej funkcjonalności, trzeba było albo zaprząc do projektu coś na zasadzie Głowy albo Apache Commons tutaj. Okazuje się, że mamy to do dyspozycji. Jak widzicie, możemy to zawołać tak, jak to była integralna część stringa. Kolejna rzecz, tutaj wywołujemy, poszukujemy maksymalnego elementu w liście dwuelementowej. Ponownie, w Java była do tego jakaś statyczna metoda, która to realizowała. A ciekawostka jest taka, że ten max działa tylko dla elementów, typów, które mają zaimplementowany interfejs comparable. Czyli gdybyśmy mieli tutaj coś, co nie ma tego interfejsu, ta metoda nie byłaby dostępna. Następną rzeczą, taka mała rzecz cieszy, jest na file, to jest taka wariacja odnośnie extension properties. Extension functions, to jest extension property i pozwala nam pobrać nazwę pliku bez rozszerzenia. Też bez zastosowania jakiejś funkcji zewnętrznej bibliotecznej. Kolejna rzecz to już jest nasza własna extension function. Jeśli okazuje się, że czegoś Wam brakuje w istniejącym API, tak jak tutaj w local date z Java Time, nie mamy metody isAfter or WO, definiujemy ją w taki sposób. Określamy tylko receiver type, który jest local date, definiujemy sobie metodę, dostarczamy do niej ciało. Czyli taki smaczek Kotlina. Jeśli chodzi o ten boilerplate, którego unikamy, o którym mówiliśmy, zauważcie, że nie ma potrzeby, żeby metoda była otoczona curly braces, narysami klamrowymi, czy nie ma słupka kluczowego return. Tutaj korzystamy z tak zwanego expression body. W każdym razie zdefiniowaliśmy sobie funkcję is after or wall i następnie, tak jakby była znowu integralną częścią klasy, z którą korzystamy. Wywołamy ją w tym miejscu. Generalnie o extension functions można było mówić długo, ale pominę kilka przykładów, bo mamy jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy do powiedzenia. Tutaj na przykład jest ponownie wariacja na ich temat. Mamy taki mechanizm, który nazywa się member extensions. To jest zapożyczone z takiego frameworku Expose kotlinowego. Czy tam przykład jest zapożyczony? Tak, przykład jest zapożyczony. Dziękuję Paweł za sprostowanie. Chodzi o to, że czyli tak, to w frameworku, który komunikuje się z bazą danych, jest on napisany w całości w Kotlinie.
mamy klasę table, która, jak widzicie tutaj, korzystamy z tych receiver type i definiuje, że klasa column w skopie tabeli powinna mieć metodę funkcję primarity oraz auto increment. Później, jeśli wychodzimy z takiej klasy tabeli, stworzymy sobie, załóżmy, encie country, stworzyliśmy kolumnę typu integer o nazwie id i w tym momencie dla nas te metody są dostępne. W innym kontekście, poza tabelą, nie moglibyśmy ich zawołać. Także dość ciekawy mechanizm. I ostatnia sprawa, którą teraz chciałbym mówić, to jest mechanizm scope functions. To jest taki rodzaj extension functions, które są wbudowane i dostępne dla Was na każdym typie. Tak jak Paweł wcześniej wspominał, jest tutaj let, jest also. Te metody pozwalają nie tworzyć bardziej płynny kod, troszkę na zasadzie DSL-i, w sposób bardziej funkcyjny. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie dzięki extension functions w projekcie już nie ma potrzeby na ile tak naprawdę, ponieważ jesteśmy w stanie dodawać funkcjonalności w miejsca, w których tak naprawdę one powinny się znaleźć. A jeszcze już do groźną wyglądającą tabelkę, to jest taka pierwsza recepta, którą chcielibyśmy się z Wami podzielić. Więc pierwszy raz zetknięcie się z Kotlinem. Tych funkcji scope functions jest kilka. A tu jest taki how to. Kiedy korzystać z której? On czasami tak tabelka jest wyrażona w postaci drzewa decyzyjnego, ale tak naprawdę tutaj mówimy w trakcie, gdy chcemy wybrać dane scope function z dwie decyzje. Czy chcemy odwołać się do obiektu, na którym jest ona wywołana wewnątrz niej jako this, czy jako list lambdowy i czy taka funkcja powinna zwrócić obiekt, na którym została wywołana, czy ostatni statement, który był w danej funkcji wykonywany. Więc taka recepta była dla nas pomocna, mam nadzieję, że dla Was, jeśli spróbujecie swoich sił z Kotlinem, również będzie. Tak, kolejną rzeczą, która dosyć popularna dnia i też my ją bardzo doceniliśmy, są data classy. Zapewne pamiętacie projekt Longbook, pewnie jest dosyć popularny. My obejrzeliśmy fajną prezentację Rafejskiego na Spear.IT dotyczącą Kotlina oraz Webfluxa. On tam wspomniał ciekawą rzecz o tym, ile czasu zajmuje nauczenie się Longbooka oraz ile czasu zajmuje się nauczenie Kotlina. Według niego powinno było to zająć około 17 minut z tą różnicą, że Kotlina rzeczywiście 14 sekund dłużej. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o samego Longbooka i same data classy, rzeczywiście tak jest. Nauczenie się samego tej części Kotlina rzeczywiście mogłoby tyle zająć i wydaje mi się, że też ciekawym aspektem jest to, że zauważcie, że Longbook jakby wpływa na sposób budowania projektu, wiążecie się z pewnym narzędziem IDE, podobnie jest z Kotlinem, więc jeśli ktoś w projekcie zgodził się na to, żeby użyć Longbooka, to czemu miałby się nie zgodzić na Kotlina? I tutaj mogłoby to być dla Was jakby pewnym argumentem za wybraniem Kotlina dla Waszego projektu. I co więcej, jeśli chodzi o data classy i porównanie z Longbookiem, macie te same funkcjonalności, macie tak samo z pudełka wszystkie hasze, stringi, equals i tak dalej. Poza tym macie parę fajnych innych rzeczy, które może pokażę w kodzie. Spójrzcie, tutaj właśnie w linii trzeciej macie pełną wartościową klasę, która zawiera trzy pola. Są to trzy pola, które zawierają gettery, equals, hold hasze, toStringa i tak dalej. Jak widzicie, to jest jedna linijka. Wyobraźcie sobie, że cały wasz model danych może się w tym sposobem zmieścić na jednym ekranie IDE. Jesteście w stanie cały wasz model danych ogarnąć z Rockiem. Czy w Javie byłoby to możliwe, nawet z Longbookiem? To nie sądzę. Tak, tym bardziej, że w Longbooku jeszcze macie magię anotacji, które gdzieś tam się zawsze będą obecne. Tutaj mamy, deklarujemy sobie instancję takiego obiektu. Tutaj print wydrukuje coś takiego, więc toString działa, jest. Kolejnym fajnym featurem
jest destrukturyzacja, dobrze to nazwałem, gdzie możecie obiekt przypisać do zmiennych. W ten sposób przypisujemy do dwóch zmiennych dwa spół obiektu i możemy ich dalej w kodzie używać, jak były zwyczajne zmienne. Bardzo zwięzła, fajna, czytelna konstrukcja. Tak jak wiecie, Kotlin jest językiem, który jakby stawia nacisk na funkcyjność to troszkę implementowalność. Fajną rzeczą tutaj, jeśli chodzi o Kotlina, jest metoda kop, która posiada parametry domyślne, gdzie wartościami tych domyślnych parametrów są stare wartości, więc jeśli chcecie skrypować jakiś obiekt zmieniając jedno pole, to nie przepisujecie ich na nowo, a jedynie nadpisujecie to jedno pole, które nas interesuje. Bardzo, bardzo przydatne, fajna rzecz, której używaliśmy dosyć często. Tak więc doceniliśmy data classy ze względu na to, dużo łatwiej tworzyć, programować funkcyjnie, dużo łatwiej jest zachować tą mutowalność, value objecty stają się czymś naprawdę przyjemnym. Lecąc dalej, musimy jakby powiedzieć Wam, że jeśli chodzi o feature, jakie są w Kotlinie, jest tego całe mnóstwo, można by poświęcić na cykl tego reprezentacji o tym, co Kotlin oferuje, co jest najfajniejsze, co jest lepsze, co jest, a gdzie indziej nie ma. Jest tych rzeczy mnóstwo. My tutaj nie zdążymy się skupić na tych funkcjonalnościach Kotlina, a jedynie chcieliśmy powiedzieć, jak to wygląda z naszej perspektywy. Jednak zachęcamy Was do jakby zgłębienia wiedzy, do uświadamiania się, co fajnego jest w Kotlinie, na własną rękę. Ale żeby tak jakby tutaj trochę być sprawiedliwym wobec niego, też jakby nie sposób nie wspomnieć o paru rzeczach, które szczególnie doceniliśmy. Przede wszystkim brak check exceptions. Wiadomo, w Javie przekazywanie ich nieraz utruło i zabrało czasu. Seed classes i pattern matching. Taki fajny mechanizm ze skali, który zawsze nieraz próbowaliśmy przy pomocy switcha zaimplementować nie elegancko. Prime constructor, czyli to, co widzieliście w data klasie, jednolinkowy konstruktor dla obiektu. Type aliasy, o których wspomniałem już Krzysiu. Brak typów prymitywnych, więc nie myślicie o tym, czy to powinien być int, czy może integer, a potem jak będzie opakowany i tak dalej. Jest parę fajnych rzeczy, które zastępuje niektóre wzorce projektowe. No i dzięki tym wszystkim rzeczom łatwiej jest tworzyć DSL-e. I tak jak wspomniałem, jest jeszcze wiele innych rzeczy, których po prostu nie starczy nam czasu, żeby opowiedzieć, ale może pokażę Wam trochę w kodzie tych rzeczy. Wspomniałem o seed classes, więc o co chodzi w tym? Mamy sobie, powiedzmy, klasę nadrzędną operation. Po niej liczą trzy klasy: deletion, addition, update. I spójrzcie, mamy taką sobie funkcję. Też warto zwrócić uwagę, że nie mamy innych klasów logarytmów zwracanych. To magia Kotlina, która sprawia, że jest dużo mi tego kodu, bo jeden pejtu, ale przechodząc do sedna. Mamy sobie tutaj when'a, którym przekazujemy ten argument operation i w zależności od tego, jakiego typu jest ta operacja, wykonujemy pewną logikę biznesową zależną od danego typu. Jest to bardzo fajny sposób na implementację pewnych jakby szpadków biznesowych. Czytelny jest bardzo czytelny i bardzo przyjemny w zrozumieniu. Zauważcie też jedną fajną rzecz. Gdy macie switcha, musicie podać defaulta, czyli tego else'a, który może być ponad niespełniony żaden z tych warunków. Tutaj zapewnia nam kompilator to, że jakby upewnia się, że nie ma więcej niż te trzy typy dziedziczące po seed klasie.
i dzięki temu jakby dba za nas o to, żebyśmy nie zrobili czegoś takiego. Tak więc to jest dosyć jedna z takich fajnych rzeczy. Jeszcze warto tutaj wspomnieć o tym, co jest specyfikowane w tej definicji tej klasy operation w komentarzu. Chodzi o to, że wszystkie klasy z niej liczące muszą być zdefiniowane w tym samym pliku, czyli nie ma możliwości, że ta hierarchia Wam się gdzieś rozjedzie, że zdefiniujecie sobie gdzieś w innym miejscu w kodzie kolejnego childa. I na tym polega właśnie zaplombowanie tej hierarchii. Tak więc język dba o nas w wielu aspektach, żebyśmy nie zrobili sobie głupoty. A jak skasujemy to update, to będzie krzyczał? Sprawdźmy. Ale nie ten is update. Słucham? Ten is. Aha, okej. Okay. Jak widzisz, krzyczy. Czyli pilnuje nas, żebyśmy nie zapomnieli o niczym. To jest właśnie fajne. Jedna z tych wielu fajnych rzeczy, które są małymi rzeczami, które ułatwiają życie. Dobra, mam teraz dla Was kolejną zagadkę. Czy kojarzycie tego pana? Jeśli nie, nie przejmujcie się. Oznacza to, że po prostu widzieliście 15 lat, podobnie jak ja. Jest to Paulo Coelho, a cytat został wymyślony przez nas. W każdym razie, tak jak już mówiliśmy w agendzie razem z Wami wcześniej, teraz będziemy się chcieli pochylić nad wadami Kotlina i różnymi pułapkami, które do nas przygotował, tak można powiedzieć. To nie zrobimy nas źle, bo jakby liczerów, tak jak Paweł powiedział, jest od groma, jest bardzo dużo i znacząco ułatwia naszą pracę, ale prezentacja w liczerach jest bardzo dużo, a skupianie się na jego wadach, o tym słyszy się rzadziej, a warto też o tym porozmawiać. Był fajny gif. Ale czekajcie, jestem przygotowany na to okoliczne, bo tutaj bez tego gifa byśmy nie mogli prezentować. Więc co się może stać nie tak z tego? Tutaj opowiemy, jak używać Kotlina, żeby sobie tak nie zrobić. Dokładnie. Jedno pytanie do Was. Czy słyszeliście właśnie jakieś wady Kotlina, o jakichś rzeczach, z których twórcy nie są dumni? Czy lub też użytkownicy. Zasięg zmienny. A masz na myśli tutaj shadowing, czy jeszcze coś innego? Super, mamy to na naszej liście, o tym też będziemy mówić. Czyli tutaj przypadek shadowing. Ok, jeszcze coś? To myślę, te skąpy, że są publiki, tam chyba też to się chyba tak. Żałują, nie? To tak nie powiem. Dokładnie. Nie poszli w stronę jakiegoś package private, tylko wszystkie byty w Kotlinie domyślnie są publiczne. Może się wydawać dziwne, nie? Też moje w sumie przemyślenie, że jak gdzieś z jakimś hibernatem czy z czymś się czasem korzysta, to czasem ta nienormowalność jest denerwująca, bo i tak trzeba cały czas na ten to w celach wychodu niekoniecznie mi zawsze wychodzi, nie? Że czasem na styku z Java tej neuronalności tak musi być i wtedy ten proces jest jeszcze mniej szczelny niż Java czasem. O tym też opowiemy, o styczności z Java. Tak więc nie uprzedzając faktów. Ktoś może jeszcze coś chciałby wymienić. Okej, okay, no to chyba lecimy dalej. Tych problemów, o których będziemy chcieli powiedzieć, właśnie wyzwań Kotlina, jest kilka. Mam też kilka, które wymyśliliśmy na takim naszym osobistym podium. I pierwszy temat, który gdzieś tam nas zawolał, dotyczy... Czyli pierwsze miejsce na podium. Właśnie tematu interoperability, wspomnianego przez Bartka. Chodzi o to, że z Kotlina może zdarzyć się taki przypadek, że będziemy potrzebowali wywołać kod javowy, tak jak spadł w przypadku chociażby jakiegoś Hibernate'a. Może też występować interoperability w drugą stronę, czyli z Java będziemy potrzebowali wywołać kod Kotlina, ale powiedzmy sobie prawdę, tutaj raczej bardziej interesuje nas ten przypadek pierwszy.
i są szczególnie dwa interesujące obszary, jeśli chodzi o wołanie pododdziałowego. To jest właśnie kwestia nullability i jak wtedy zachowa się Kotlin, a druga rzecz to jest temat kolekcji i tego, że Kotlin zostało wprowadzone właśnie w celu, żeby być bardziej immutable, coś takiego jak read-only view. I kolejne pytanie sprowadza się do tego, jak zapatruje się na ten read-only view Java. OK, tutaj na okoliczność tych przykładów mamy przygotowane dwa pliki. Pierwszy jest taka prosta klaska Java, w której jak widzicie mamy jeden property, który jest inicjalizowany przez konstruktor, wbijamy się w niego przez getera. Mamy tutaj property typu integer, do którego jak wiadomo w Java można przypisać nula. Jest jedna taka metoda, wdzięcznej nazwie dreadful method. Za każdym razem jak ją wymawiam Pawła, tutaj przychodzą przez niego ciarki. Tak, powiedziałem nazwę. W każdym razie przyjmuję na kolekcję i stara się wyedytować jej pierwszy element. I drugim plikiem, o którym chcielibyśmy pogadać, jest już plik kotlinowy. Co tutaj się dzieje? Mamy pierwszy przykład, w którym tworzymy obiekt wcześniej wspomnianej klasy, jak widzicie przekazujemy do środka nula. Następnie w ten sprytny sposób dobieramy się do property. Tutaj Kotlin zamienił getera faktycznie w kotlinowe property. I poniżej staramy się wykonać operację mnożenia. Kotlin ma takie konwencje, różnego typu, ale o tym później. W każdym razie, jak widzicie, ID i kompilator tutaj w żadnym wypadku nas o czymkolwiek nie ostrzegają. Wcześniej, tak jak Tomek tutaj pytał o seed classes, wystarczyło usunąć jeden wpis czy jedną klasę, od razu dostawaliśmy na twarz błąd, więc tak nie może być. Tutaj wszystko jest w porządku. I w runtime rzeczywiście otrzymamy non-pointer exception. Dlaczego tak się dzieje? Jest tak, że typy, które otrzymujemy z Java, czy byłoby to wołanie jakiejś metody, czy właśnie dobicie się do property, są typu tak zwanego platform type. I wtedy Kotlin nie jest w stanie zdecydować, czy mamy do czynienia z czymś nulowalnym, czy nienulowalnym. I szczególnie jeśli użyjemy tego z type inference, czyli Kotlin ma sobie sam zadecydować, wtedy rzeczywiście tej informacji o typie nie ma. Kotlin puszcza nas dalej i wierzy, że postąpiliśmy słusznie. Żeby to obejść, moglibyśmy tutaj dodać jawnie informację o typie. Gdybyśmy stwierdzili, że to jest jednak typ nulowalny, jak widzicie, pojawia się już warning poniżej, czyli błąd. Jeśli byśmy tworzyli tutaj typ nienulowalny, wszystko przychodzi, nadal wszystko jest OK, ale Kotlin jest na tyle sprytny, że wstawia nam w tym miejscu asercję, czyli w momencie, gdy staramy się przypisać, poleci nam runtime i wtedy już nie będzie null pointer exception, tylko illegal state exception z daną informacją. W każdym razie trzeba na to uważać. Drugi przykład dotyczy dreadful method. Jak widzicie, tutaj stworzyliśmy sobie kolekcję, czyli taką metodę list of. Jej założenie jest takie, że zwraca właśnie kotlinowy read-only view, czyli taką namiastkę nienulowalności. Drukujemy jej elementy, wszystko jest w porządku, przekazujemy tę kolekcję do Javy. Przypominam, że zakładamy, że tutaj nic się nie może zmienić. Tak? Mimo to po stronie Javy nie ma najmniejszego problemu. Proszę bardzo, zmienimy pierwszy element i ponownie nie otrzymaliśmy żadnego warningu. I trzeci przykład dotyczy rzeczy, na którą natknęliśmy się u siebie w projekcie. Korzystaliśmy z Radpaka. Radpak jest napisany w Javie, ma promisy. I tutaj powyżej staraliśmy się wszystkie zasymulować. W każdym razie mieliśmy naszą implementację REST klienta, która nadpisywała jakąś metodę z interfejsu. Jeszcze jeśli tutaj uruchomi się coś na zasadzie call completion, IDE Wam generuje sygnaturę metody wraz z typem zwracanym, możecie się natknąć na kłopot w tym stylu, że tak, mamy tutaj zdefiniowany typ promise, to przypominam jest typ javowy, przekazaliśmy typ person, który jest określony jako nienulowalny. Tutaj mamy pod spodem proste mapowanie, w którym, jak widać, rezultat może być nulowy. I ponownie,
żadnego warningu, IDE się cieszy, wszyscy są zadowoleni, a w runtime jest płacie zgrzytanie zębów. Szczególnie jeśli ta metoda byłaby dłuższa, byłoby w niej więcej logiki i ten nul byłby troszkę bardziej ukryty. Ok, więc teraz jak sobie z tymi problemami radzić? Już po części o tym wspomniałem, ale pokrótce jeszcze podsumuję. Czyli tak, jeśli wołamy jakąś metodę javową, ewentualnie odwołujemy się jakiegoś property, wtedy powinniśmy świadomie podejmować decyzję, czy to, co otrzymamy, to będzie typ nulowalny, czy nienulowalny. Fajne jest to, że teraz coraz więcej bibliotek stringi, nie stringi oferują, właściwie dodają do swoich implementacji anotacje nullable i not null, które wskazują Kotlinowi, jaki typ tak naprawdę otrzymał od strony Java. Czyli tych decyzji tym samym przez nas do podejmowania jest coraz mniej. Jeśli chodzi o problemy z szeroko pojętymi kolekcjami, to jeśli chcielibyśmy przekazać kolekcję i nie wiemy de facto, co metoda z tą kolekcją, Java metoda z nią zrobi, powinniśmy w miarę możliwości taką kolekcję skopiować, jeśli z powodów wydajnościowych jest to dopuszczalne. Dodatkowo, jeśli chodzi o samą nienulowalność. Jeśli otrzymujemy kolekcję z Java albo przekazujemy ją jako parametr, też powinniśmy świadomie podejmować decyzję. Tak? To są co najmniej trzy decyzje do podjęcia. Czy sama kolekcja może być nulowalna, czy jej elementy, czy ten typ jest nulowalny, oraz to, czy będziemy korzystać z read-only view, czy z mutowalnej wersji listy, czy innego typu kolekcji. Ok, kolejna rzecz, jeśli chodzi o wyłączki Kotlina, w sumie też nas dość mocno zabolało, jest to, że brakuje w nim modyfikatora występu package private. Szczególnie, że w Java ostatnio zyskuje bardzo na popularności. Jest tak jakby druga młodość tego modyfikatora, ze względu na prezentację chociażby Jakuba na Pedalika czy Simona Browna. Ten modyfikator dostępu, jak wiem, pozwala nam na odpowiednim poziomie granularności sterować tym, co jest faktycznym interfejsem pakietu, tym, co chcemy udostępnić na zewnątrz. Jeśli chodzi o Kotlina, to jest nim pewna alternatywa, ale ten mechanizm nie jest doskonały. Jest tak zwany internal access modifier oraz Kotlinowe moduły. Ale to działa na troszkę innym poziomie granularności. Faktycznie możemy ukryć w pewnym sensie pewne byty, ale będą one tylko ukryte w ramach modułu. A poprzez moduł rozumiemy tutaj moduł gradle'owy czy moduł mavenowy. Czyli jak widzicie, tworzenie tego typu modułu dla każdego pakietu, jaki mamy w projekcie, to byłby zdecydowanie niepotrzebny overhead, overkill. Dodatkowo kolejną bolączką internal access modifier to nie jest to, że z perspektywy Java to nie działa, tak? Czyli jest interpretowany jako pad. Co ciekawe, na tak zwanym language design forum Kotlina cały czas tworzy się aktywna dyskusja, żeby nie wprowadzić tego feature'a do Kotlina. Tego feature'a, czyli package private access modifier. I słyszeliśmy plotki, na razie to jeszcze nie jest nic oficjalnego, ale że od wersji 1.4, czyli od kolejnej wersji, która ma być mniej więcej za rok, ten access modifier w Kotlinie ma być dostępny. Jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj niejasna, to jest to, że ok, Kotlin wprowadził moduły, a co z projektem Jigsaw, tak, który teraz jest integralną częścią Java? Okazuje się, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z najlepszym timingiem, że powstały dwa dość podobne do siebie mechanizmy, a naszym zdaniem jest miejsce tylko dla jednego z nich. Przechodząc do recepty, jak sobie radzić z tym problemem? W tym momencie nie ma dobrego rozwiązania, niestety. Możemy rzeczywiście pójść w stronę używania internal access modifier i modułów. Możemy też spróbować grupować dane klasy, dane funkcje w jednym pliku, co w Kotlinie jest możliwe. Nie ma tego ograniczenia, że możemy podać tylko jedną klasę pliku. Te byty, których nie chcemy udostępniać na zewnątrz, moglibyśmy uczynić prywatnymi, ale to też będzie miało swoje konsekwencje. Tak? Jedna z nich, taka najbardziej widoczna, to jest to, że po prostu rozmiar pliku nam rośnie, nie lubimy mieć 1000 liniowych plików. Plus utrudnione będzie testowanie takich prywatnych bytów. Dodatkowo zawsze możemy liczyć na dyscyplinę w zespole, ale z tym bywa różnie i raczej tego nie polecamy. A ciekawostką tutaj jest to, mam taki link,
do postu na blogu naszego kolegi zespołu, Michała Sawskiego. Trochę clickbaitowy tytuł, ale warto odczytać. Tutaj jest więcej informacji nie tylko odnośnie Package Private, ale też dlaczego Kotlin poszedł w stronę publicznego modyfikatora dostępu jako defaultowego. Tam chodziło o DSL-e między innymi i o łatwość ich pisania. W każdym razie dobry traktat i w tym momencie trafił już do Language Design Forum, także mamy swoją własną cegiełkę, jeśli chodzi o ulepszanie Kotlina. Ok, następna rzecz. To jest całkiem śmieszne, ale chodzi o to, jak w Kotlinie deklarowane są stałe i jak deklarujemy logery. Wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzicie nowi do projektu, najlepiej z całym zespołem pierwszy raz startujecie z Kotlinem, no to ok, zadeklarujmy sobie logera, chcemy skorzystać z Select4J'a czy z jakiegoś innego logbacka. Co może się wydarzyć nie tak? Proszę, pierwszym odruchem jest to, że wchodzicie na Stack Overflow i znajdujecie pytanie, które już pewnie ktoś zadał. Dokładnie. I tutaj pytanie dość krótkie, zwięzłe, ale zobaczmy, jaka jest odpowiedź. Jeszcze trochę i będę jak Jarek Pałka skrolujący flagi JVM-a, nie? To jest wywód na temat tego, jak zadeklarować w Kotlinie logera. Tak, żeby było dobrze. Generalnie zebraliśmy też w jednym pliku sposób, jak można zdeklarować stałe, czyli troszkę już bardziej taki ogólny przykład. W zależności od tego, czy wrzucimy je na poziomie pakietu, czy będą one częścią klasy, czy może będą częścią tak zwanego companion objectu, możemy też pójść w stronę objectu. Każdorazowo tutaj mamy jakiś kompromis, tak? Zostaną wygenerowane niepotrzebne dodatkowe obiekty, ewentualnie jakieś gettery, których byśmy się nie spodziewali, które trzeba podejrzeć dopiero w bytecode. I teraz jak sobie z tym radzić? Okazuje się, że nie jest tak źle, bo po zrobieniu researchu, który jest troszkę dłuższy niż pierwotnie zakładany, no bo spodziewaliśmy się, że to będzie coś na zasadzie private, static, final, logger, dziękuję, do widzenia. Ale po zrobieniu researchu okazało się, że w Kotlinie jest zgrabniej niż w Javie. Zauważcie, skorzystaliśmy z biblioteki Kotlin Login, w której w danym pliku logę deklarujemy w taki sposób i nie trzeba chociaż podawać fully qualified klasy, tak? I tutaj Paweł będzie chciał powiedzieć, dlaczego jest to dobre. To jest fajne, ponieważ dyskrypujecie sobie waszego logera, jak to zazwyczaj bywa, że nie piszecie go od zera, kopiujecie z innej klasy. Czasem się zdarzy, że nie podmienicie nazwy klasy jest przykus. W tym przypadku jestem do tego bezpieczny, więc jest nawet fajniej niż w Javie. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o samą deklarację stałych, to jeśli już właśnie zgłębimy poszczególne mechanizmy, wiemy się dlaczego tak, a nie inaczej, jesteśmy w stanie podjąć świadomą decyzję i w przypadku Kotlina albo deklarujemy jako top level na poziomie pakietu tą zwalę. Jeśli mamy typ prymitywny, działa tylko dla typu prymitywnego, jeśli mamy obiekt, wtedy powinniśmy dodać anotację JVM field, która zapobiega generowaniu niepotrzebnego gettera. A jeśli chcielibyśmy nasze stałe sobie zgrupować, zawsze możemy je wrzucić w kotlinowy singleton, czyli object. Tak, więc zeszliśmy z podium, czwarte miejsce z wyróżnieniem od naszego zespołu. Zapewne zdarzyło Wam się jako dzieci torować do ręki ten młotek i widać wszystko, co wyglądało jak włócz lub dorwać śrubokręty, kręcać wszystkie śrubki. Pewnie kolejny raz Wam się to przydarzyło, kiedy w Javie, bodajże 8, wprowadzono streamy i nagle okazało się, że wszystkie pętle for są pase, są nieładne i wszystko da się opętlować streamem. I potem przyszło opamiętanie i zorientowaliście się, że jednak te pętle czasami są bardziej zwięzłą formą. Nam się również to przydarzyło i tutaj na pewno Krzysiu jest zadowolony z tego slajdu, ponieważ podczas którejś sesji refactoringu on był pierwszą osobą, która zauważyła, że jednak coś w naszym kodzie złego się dzieje. Ja byłem ostatni, który mu to przyznał i spójrzcie na ten kawałek kodu. Zapewne jest taki ukłon też w stronę fanów CXF-a. Tak, wszyscy, którzy mają coś zapewne wiedzą, co tutaj się dzieje, w zależności od tego, czy jesteśmy w
debugu aktywujemy flagi i zapewne zauważyliście, że w Javie mogło to wyglądać krócej. No i w Kotlinie też to może wyglądać krócej. Zwięźlej, czytelniej i jest bardziej odporny na błędy. Tak więc recepta jest taka, że używajcie właściwego narzędzia do problemu. Nie popadajcie w obsesję tych feature'ów. Kotlina jest to kuszące, są to fajne rzeczy, ale z głową. Krzysiu, chcesz rozstrzelać? Dokładnie, to jest najlepsza rada. Nie dajmy się zwariować. Feature'ów jest naprawdę dużo. Używajmy ich z głową. A link wymieniony na dole dotyczy coding convention Kotlina. Są to fajne zasoby, które mówią mniej więcej, jaki stał pomysł za stworzeniem danego mechanizmu. I gdybyśmy się cofnęli do tego poprzedniego slajdu, tam jest napisane jak projekt, że konstrukcja WM powinna zostać użyta tylko w sytuacji, gdy mamy więcej niż trzy warunki. Korzystanie z niej w tym momencie mija się z jakimkolwiek celem. Taki plain all if jest zdecydowanie właściwszym wyborem. Kolejna rzecz, shadowing. No, tutaj Łukasz będzie zainteresowany. Łukasz będzie zainteresowany. Ogólnie zapewne Łukasz, jak i my znamy wpis na blogu Allegro Tech. Jest to dosyć kontrowersyjny wpis w środowisku kotlinowców. Można by powiedzieć, że mały flamewall powstał, więc nie będziemy jakby się w niego wgryzać. Ale na pewno pierwszy argument, który został mi podniesiony, czyli shadowing, uznajemy za jak najbardziej słuszny. Natomiast my znaleźliśmy coś jeszcze ciekawszego. Przejdźmy do IDE. Tutaj macie tą sytuację, która została opisana w wpisie Allegro Tech. Mamy sobie metody, gdzieś funkcję, która posiada ten argument. Ten argument jest używany przez nas z powodzeniem. Załóżmy, że została wpisana na plus 1, wydrukowaliśmy ją. Następnie robimy coś nietypowego, niespodziewanego. Pod tą samą nazwą deklarujemy kolejną zmienną i z powodzeniem jej używamy. Żadnego błędu kompilacji. Co prawda, jeden warning. Całkiem nieźle. Name shadow. Mamy tutaj już jakąś wskazówkę, że też coś mogliśmy zrobić drugiego. Całkiem nieźle. Jednak teraz mam dla Was zagadkę. Tutaj mamy zadeklarowaną kolejną funkcję. Dzięki składowi Kotlina jest całkiem króciutka, jednodnikowa. I używamy funkcji o tej nazwie w dwóch miejscach. Poniżej i powyżej. Jedna zidentyfikuje 1, druga zidentyfikuje 2. Zadeklarowana funkcja zwraca 2. Dlaczego? Mała podpowiedź, jeśli najdziemy na nią, podświetla się tylko drugie z wywołań. Tak więc wniosek jest taki, że pierwsze z wywołań to nie jest ta funkcja, więc przejdźmy do niej. Okazuje się, że tą funkcję zadeklarowałem sobie zupełnie gdzieś w innym pliku jako top-level function i jej zasięg jest publiczny, więc jest dostępna w całym projekcie. I to działa, niestety działa. Co gorsza, jeśli spojrzycie na jeszcze raz na przykład od przykład z funkcji, tutaj mamy warninga. W naszym przypadku nie mamy żadnego ostrzeżenia. Wyobraźcie sobie teraz, że macie kod, siedzi człowiek, próbuje zrozumieć, co się dzieje w jego kodzie, że nie działa tak, jak oczekuje. Przychodzi do niego jeszcze dwóch kolegów zespołu, we trzech siedzą, zastanawiają się, co się dzieje, nie są w stanie tego zrozumieć. I my tak mieliśmy. Co prawda szczęśliwie to było w klasie testowej. Prawda, opasły tam paru setnikowej kasie testowej, aczkolwiek kiedy się zorientowaliśmy, co się wydarzyło, to zastanawialiśmy, czy myślimy w JavaScriptie czy Kotlinie. I taka się nam sytuacja przydarzyła w naszym projekcie. Podobna sytuacja jest również ze zmiennymi. Też możemy sobie deklarować top level w Rejibus i działa to tak samo, żadnego warningu. W naszej ocenie, według nas, powinien być co najmniej compilation error, no bo prawda jest taka, że można sobie zrobić krzywdę i to było dla nas dosyć sporą niespodzianką w języku Kotlin. Kolejną rzeczą, na którą natrafiliśmy... Co znaczy top level zmienna? Co? Jakaś globalna zmienna. Tak, zmienna, która jest dostępna w projekcie. Dobra, kolejną rzeczą, na którą natrafiliśmy,
jest coś, co mieliśmy tu przeświadczenie, że odkąd mamy ten tajnik, to nasze typy jakby są bezpieczne, jeśli chodzi o null. Czyli tak jak widzicie, string z pytajnikiem, to znaczy, że może być nulem, jeśli jest bez pytajnika. Jesteśmy święcie przekonani, że tutaj null nie wciśnie się, nie ma szans. No i mamy tutaj zadeklarowaną klasę procesor typu generycznego T bez pytajnika i powiedzmy tego typu używamy w naszej funkcji. A właśnie, jeżeli jest jakaś operacja, która wybucha na null pointer exception, w przypadku przypadku null. No i co się dzieje? Dzieje się to, że deklarujemy sobie obiekt tej klasy rozszerzający niespodzianka stringa z pytajnikiem, czyli stringa nulowalnego. I jesteśmy jak najbardziej w stanie przekazać tutaj nula. Niespodzianka, prawda? Tutaj od razu w kodzie widoczny mamy od razu rys i wystarczy to zrobić w ten sposób i jakby już jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o nulę. Jak widzicie w przykładzie poniżej, jeśli odkomentowałem sobie i próbuję zrobić to samo co w linijce 16 z tą klasą, czyli przekazuję jej stringa z pytajnikiem, czyli nulowalnego stringa, świeci się na czerwono, nie przejdzie, jest błąd. Tak więc da się to zrobić bezpiecznie. I jaka to jest ogólnie recepta na tego typu problemy? Według nas, o ile na pewno tak jak to my zrobiliśmy, jest to możliwe i jakby najbardziej wskazane, żeby zacząć przygodę z Kotlinem naszym świeżym umysłem, to jednak w trakcie trwania projektu warto się doedukować, przeczytać jakąś książkę, która jakby pokaże nam te mniej intuicyjne aspekty Kotlina. Słucham? Chciał tylko nulowy, znaczy żeby były nulowe przekazywane. To by było przy M pytanie, pytanie myślę, to i przy N nie postawić pytanie. Tutaj przy N? Tam to przejdzie. Tak, przejdzie. Tak więc... Powiedzmy, to jest wyjątkowo wielki dolentem tego pierwszego przykładu. Dobra, wracając dalej. Coś, co nazwaliśmy let antipattern. To jakby jest to poniekąd nawiązanie do tego feature obsession, gdzie chcemy używać tych funkcyjnych feature'ów Kotlina, gdzie tylko jest to możliwe. Tutaj też dla Was będzie taka zagadka. Co by się dzieje wkrótce? Mamy sobie jakąś funkcję, na której wykonujemy leta. W tym lecie wykonujemy jakąś operację, jeśli nie jest to wartość typu 0. W innym przypadku wykonujemy obsługi błędów. Takie jest zamierzenie osoby, która napisała ten kawałek kodu. Przejdźmy do IDE. To jest ten kawałek kodu, o którym mówiłem. Mamy sobie tą funkcję, która zwraca stringa, z tym, że jest zadeklarowana jako nulowalna. Na zwróconej wartości, czyli tym icie, wykonujemy pewną logikę biznesową. W przypadku, gdy coś się nie powiedzie, tak, w zamierzeniu, wkrótce wykonujemy obsługę błędów. To powiedzmy może być jakaś logika biznesowa, która posiada jakiś, modyfikuje jakiś stan globalny, może uderzyć w bazę danych. No i taka zagadka, który z tych dwóch kawałków kodu zostanie tutaj w tym kodzie, który widzicie, wykonany? Ktoś się podejmie zgadnąć. Wszystkie, żaden, jeden z nich. Wszystkie. Dokładnie tak. Dlaczego? Jeśli metoda do something wróci nula, to również zostanie wykonany error handling. Tak działa LED. To jest jakby przewidywane jego działanie. Ale jeśli wasze zamierzenie było inne, no to macie tutaj błąd, który zapewne będzie wam trudno znaleźć w waszej logice biznesowej. Naprawdę będzie trudno wam mieć też tego boku w waszym kodzie. Tak więc
Jaki jest receptor na to? Oczywiście w tym przypadku zdecydowanie lepiej sprawdziłby się zwykły, klasyczny if, bo takie powinno było, tak powinien ten konstrukt wyglądać, lecz służy do czegoś innego. No i nie dajemy się zwariować feature'om Kotlina. Tutaj mała przerwa. Jakby to skąd uważa, jakie według nas jest pochodzenie Jadora Kotlina? Krzysztof, opowiedz więcej. Tak, dokładnie. Ja na chwilę wkroczę jako konferencję podobnie, bo podejrzewam, że wszyscy mamy lekko zmęczone głowy, a za chwilkę przed nami jeszcze kilka recept. Także mam taką teorię, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ogólnie funkcje w Kotlinie są deklarowane słówkiem kluczowym fa, tak? Fa. Czyli pisanie w Kotlinie to dużo zabawy. Mieliśmy w momencie, gdy powstawała prezentacja, taki moment, że w nasze ręce wpadła książka. Oto ona, nie wiem, czy ktokolwiek z Was zetknął się wcześniej z Akademią Optymizmu. W każdym razie zauważcie, jaka jest tutaj zmienność, jeśli chodzi o kształt logo Kotlina i ten diagram, który wystąpił w książce. No praktycznie jeden w jeden. I uważam, że jest tutaj pewna relacja. W każdym razie filozofia tutaj przedstawiona jest następująca. Powinniśmy sobie zadać pytanie, czy mamy problem w życiu? Jeśli nie, okej, w takim razie nie musimy się martwić. Jeśli natomiast mamy problem w życiu, powinniśmy zadać sobie kolejne pytanie. Czy możemy coś z tym zrobić? Jeśli możemy, okej, nie martw się. Jeśli nie możesz nic z tym zrobić, również się nie martw. Także to jest nie martw. Zostawiam Was z tym. Może warto taką filozofię zaimplementować. A teraz płynnie przejdziemy do recept. Do tej pory rozmawialiśmy o receptach w kontekście jakichś waw Kotlina, przynajmniej w naszej opinii. A teraz to będą troszkę takie różniejsze refleksje, jest ich 6, a chodzi o to, że to są nowe konstrukcje, do których na początku nie jesteśmy przyzwyczajeni i mamy też pewien bagaż uniesiony z Java. I możemy porównywać pewne mechanizmy z tymi Java'owymi, co może zaciemniać rozumienie. Więc Paweł, tak, proszę kontynuuj. Tak więc, tak jak się wspomniał, pisząc w Java, jakby mamy pewne odruchy. I jakby staram się je przełożyć na Kotlina jako nasze doświadczenie. Pierwszy z nich jest companion object. Myślimy sobie, ucząc się Kotlina, że nie ma statików, a jest companion object. No, coś spsuli i chcieli to naprawić, używając companion objecta. Jakby zastąpić companion objectem tego statika. Ale okazuje się, że tak nie jest rzeczywiście. W językach stricte obiektowych konstrukt typu static jest jakby wadą. Języki obiektowe nie powinny posiadać, wszystko powinno być obiektem, prawda? No i companion object również jest obiektem. Jest dosyć ważne, ponieważ z perspektywy JVM-a companion object również jest obiektem i musimy o tym pamiętać. I sobie myślimy, no dobra, mamy tego companion objecta, on jest objectem, nie jest statikiem, no to gdzie upychać te nasze rzeczy, które do tej pory chcieliśmy uczynić statycznymi. Tak jak widzieliście, mamy te top-level functions, używanie ich jak najbardziej jest wskazane. Twórcy Kotlina używają package level czy tam top level functions jako takich utilsów, które nie są związane ściśle z obiektami. Natomiast jeśli potrzebujemy rzeczywiście dostępu do memberów tej klasy, no to wtedy jak najbardziej możemy użyć companion objectu. Tak samo z singletonem. W Javie byśmy próbowali to robić statikiem, może jakiegoś haksa z enumem. W Kotlinie mamy już ten object, czyli singleton z pudełka. Nie mamy potrzeby bawić się w tego typu konstrukcję. Podobnie z tymi utylcami, o których już wspomniał Krzysiek. Nie musimy robić jakichś klas utylsowych, gdzie upychamy takie narzędziówki. Możemy zdecydowanie użyć extension functions i jest to zdecydowanie przyjemniejsze w użyciu i fajniejsze. Kolejna rzecz, init bloki. Co nam się nazywa na wodę sam początek? To są static init bloki z Java. Coś, co jest raczej mało fajnym pomysłem.
w świecie Java. Natomiast w Kotlinie i Bloki jest to coś zupełnie innego. Jest to element konstruktora, który jest jakby odseparowaną częścią konstruktora, gdzie jest to bardzo popularne w zastosowaniu i jak najbardziej wskazana rzecz. Może pokażę Wam wideo. Najczęstszym przypadkiem, kiedy rzeczywiście potrzebujemy rozszerzać konstruktor o jakąś logikę, to jest walidacja. Poza tym zasadniczo rzadko kiedy potrzebujemy co więcej konstruktorze robić. I tutaj macie przykład klasy, gdzie na siłę nie użyliśmy tego jednolinkowca prime konstruktora, tylko zdeklarowaliśmy sobie wprost konstruktor. Jak widzicie, to jest warning. IDE mówi, że to brzydko wygląda. W linii 13 macie już jakby poprawioną wersję, która to się okazuje, init block. Nasz konstruktor wylądował jako w jednej linijce razem z deklaracją klasy. Jest krótki, zwięzły i czytelny. Natomiast w init bloku wylądowała reszta logiki, czyli nasza walidacja. Jako ciekawostka też użycie company objecta do walidacji. Możemy to zrobić również dobrze w ten sposób, gdzie uczynimy nasz konstruktor prywatnym i będziemy z pomocą metody create walidować i następnie zwracać nasz obiekt. Tak więc inni bloki, podsumowując, zupełnie co innego niż w Javie. Kolejna rzecz, która jakby nie dawała nam spokoju, a szybko wiedzieliśmy, o co chodzi, to dlaczego w Kotlinie jest osobno tej klasy i osobno klasy Javowe? Czemu to musi być takie długie i tak brzydko wyglądać? Otóż okazuje się, że to również nie jest jakiś wypadek przy pracy ludziom Kotlina. To jest totalnie zamierzona rzecz. Okazuje się, że Kotlin nie jest językiem, który jest projektowany tylko do użycia w Javie. Jest również jakaś kawałka podaje Side Project Kotlina, który Kotlin Native, który umożliwia uruchomienie kodu Kotlina poza jakimkolwiek JVM. Co musimy wiedzieć? Mamy dwa osobne API refleksji. Jedno dotyczy jednego używamy do feature'ów typowych dla Kotlina, drugie jest to stare, znane nam bardzo dobrze API refleksji Javowej, gdzie odwołujemy się do feature'ów Javowych. Kolejna ciekawa rzecz, i to też nam się przydarzyło w projekcie, my się zorientowaliśmy, że coś takiego się dzieje. Otóż temat kolekcji kontra sekwencje. Oczywiście temat dosyć oczywisty. Kolekcje są to iterable, czyli jeśli spróbujemy wykonać jakieś operacje funkcyjne, to przy każdym jakby kroku naszego flow będziemy tą kolekcję za każdym razem mielić. Natomiast sekwencje są lazy, więc procesowanie kolekcji będzie się dopiero w metodzie terminalnej. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ okazuje się, że zarówno iterable, jak i sekwencje mają identyczne API. Jeśli robicie komuś code review, patrzycie sobie, wygląda nieźle. To wygląda jak najbardziej jak należy, ponieważ nie jesteście w stanie na pierwszy rzut oka zorientować się, czy to, co jest przetwarzane, czy to jest sekwencja, czy to jest zwykły iterable. Dlatego trzeba by to przylądnić po prostu. Jako ciekawostkę też dodam, że tutaj jest oczywista analogia ze schemami działowymi. Według nas Kotlin ma dużo lepsze aplikacyjne, dużo wygodniej. Natomiast streamy, ciekawostka, umożliwiają przetwarzanie równoległe, czego Kotlin nie ma. Natomiast żeby uczynić kolekcję kotlinową z sekwencją, wystarczy, tak jak widzicie w ostatniej linijce, dodać as sequence i to wszystko. W sumie trochę podobnie jak w Javie. Zastanawiam. Kolejna rzecz, która może być poniekąd problematyczna lub zastanawiająca,
to jest użycie Prime Constructora i property subroutinowych. Okazuje się, że w zależności od tego, w jaki sposób zadeklarujemy nasz Prime Constructor, będzie niosło ze sobą pewne jakby efekty, pewne konsekwencje. I może się wydarzyć, że będziemy tak naprawdę mieli tylko parametr dostępny w konstruktorze, utworzymy pole, to pole będzie finalne, będziemy mieli do niego getter lub setter lub żadnego nie będziemy posiadać. Tutaj mamy taką jakby dla Was kolejną tabelkę z receptą, która Wam umożliwi jakby zorientowanie się w tym temacie i go ładne przyswojenie. I dla przykładu tutaj mamy w ostatniej linijce, jest pożyczamy klasę, gdzie pierwsza zmienna one jest to value, czyli posiada tylko getter przez setter. Druga natomiast jest to variable, czyli posiada zarówno getter, jak i setter będzie dostępny w obiekcie. Kolejna jest private val, czyli tak naprawdę będzie to zmienna finalna, która będzie dostępna jedynie wewnątrz obiektu. Nie będzie przydała ani getter, ani setter. Mam tutaj właśnie takie elastyczne podejście do tego problemu. Kolejna rzecz, już trochę jako ciekawostka, trochę jako żart. Na początek Elvis Operator. Każdy zastanawia się, czemu się nazywa Elvis Operator. Okazuje się, że z powodu fryzury Elvisa, która jest podobna do krótkiego tenika. Więc jako że spodobało nam się używanie Elvis Operatora i używaliśmy w Javie Finale Operatora, byliśmy przekonani, że logiczną konsekwencją jest to, że będzie on również dostępny w Kotlinie. No okazało się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że możemy użyć zwykłego językowego ifa jako expression statement i jeśli porównacie sobie trinary operator z ifem, no to zdecydowanie ten drugi jest dużo bardziej czytelny i dzięki temu łatwiejszy w rozumieniu. Lecąc dalej, tools and ecosystem, o tym opowie nam Krzysiu. Tak, to już jeden z ostatnich recept, jakie dla Was mamy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób się projekt, istotny dla nas jest, żeby zawsze zacząć statyczną analizę kodu, żeby stosować jednostkowo, mieć odpowiednie formatery i tym podobne. Więc tego typu aspekty w przypadku Kotlina dla nas były ważne. I jest też statyczna analiza kodu. To w wyboru macie Detecta i SonarCube'a. Detect na ten moment wydaje się być dojrzalszym rozwiązaniem. SonarCube jest bodajże około 40 reguł na ten moment. Jeśli chodzi o formatowanie kodu Kotlina, to jeśli nie chcecie wykorzystać tego, co jest wbudowane w IntelliJ-a, możecie użyć kglinta. Odnośnie testowania staniecie prawdopodobnie na rozdrożu Kotlin test versus spec. My akurat zdecydowaliśmy się na speca. Jest też alternatywa dla Mockito, tak zwany MockK. Ciekawostką jest to, że możecie swoje skrypty buildowe pisać również w Kotlinie. Gradle to umożliwia. Przy czym jest jedna śmieszna rzecz, bo w momencie, gdy zaczynaliśmy pisać prezentację, to rozwiązanie jeszcze nie było do końca dojrzałe i przysporzyło nam troszkę kłopotów, ale teraz jest już lepiej, więc w sumie z czystym sumieniem możemy Wam na tym etapie to rekomendować. Pozostałe rzeczy Moshi, to jest taki framework napisany w czystym Kotlinie do serializacji czy serializacji JSON-a. W ogóle to podobno też jest nazwa ryżu, jakbyście nie wiedzieli. Dodatkowo Ktor, to web asynchronous web server, również napisany w czystym Kotlinie, Expose, już wcześniej wymieniany, czyli framework do komunikacji z bazą danych. Chociaż my w projekcie zdecydowaliśmy się na Juka i bo nie możemy narzekać, tak. W każdym razie, reguła praktyczna, jaka stąd płynie, jest taka. Jeśli znajdziecie bibliotekę, czy jakieś narzędzie, które rozwiązuje Wasz problem, jest napisane w Kotlinie, użyjcie go, bo wtedy unikniecie pewnych problemów, chociażby tych związanych z interoperability. Jeśli chodzi o taką sugerowaną przez nas drogę, jak podchodzić do Kotlina, jak najlepiej go wdrożyć u siebie, czy też samemu po godzinach zgłębiać,
To jest tak, że w naszym przypadku Kotlin Induction zrobił robotę, dobra książka, warto gdzieś tam, oprócz tego, że sobie próbujemy z próbkami kodu też od deski do deski przeczytać co najmniej jedną książkę. Dokumentacja Kotlina jest bardzo dobra, ona dostępna online, jest tutaj do niej link przedstawiony. Dodatkowo są jeszcze otwarte wątki na Language Design Forum, gdzie każdy z nas realnie może mieć wpływ na to, w którą stronę język pójdzie. Jeśli tylko mamy dobrą argumentację, jak zwykle bardzo dużo różnych filmików. Tutaj akurat podaliśmy linka do dzieła Henkata odnośnie feature'ów Kotlina, także my się dzisiaj nad tym za bardzo nie rozwodziliśmy, ale jeśli chcecie poznać, co tam więcej drzemie, chociaż ten filmik będzie dobrym wyborem. I na koniec dwa tule z samego IntelliJ'a. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wasz kod napisany w Javie wyglądałby w Kotlinie i ile boilerplate wam wpadnie, jakiego rodzaju konstrukcje możecie wykorzystać. Możecie to zrobić automatycznie, przekonwertować sobie dany feedback z poziomu IntelliJ'a. Plus dla ciekawskich, tych co lubią grzebać troszkę głębiej, zawsze możecie sprawdzić też, jak wygląda kotlinowy bytecode, konwertować go na Javę i tym podobnie. I teraz nadszedł czas na przesłanie. Z naszej perspektywy, teraz patrząc po jakimś czasie na ten wybór, którego dokonaliśmy, czyli Kotlin dla tego specyficznego projektu klasy middleware, był wyborem dobrym, mimo że natrafiliśmy na kilka wyzwań. Okazuje się, że ostatecznie otrzymaliśmy kod, który jest bardziej utrzymywalny, bardziej czytelny. Mam takie subiektywne odczucie na razie, już też po części zmierzone, że mamy mniej bugów niż zwykle. Dodatkowo ciekawe też jest to, i to często powstrzymuje ludzi, że myślą Kotlin, a trzeba pisać funkcyjnie, że to taka skala. Nie jest to prawda. Także w momencie, gdy zaczynacie pisać, możecie pisać kod bardzo podobny do kodu Java'owego, zorientowany obiektowo, a w miarę jak będziecie się uczyć, poznawać coraz nowe feature'y, będziecie przechodzić na coraz to bardziej funkcyjne konstrukcje, niż higher order functions i tym podobne. Dodatkowo z pomocą też przychodzi nam to, że możemy pisać kod Kotlinowy i Java'owy jednocześnie, czyli możemy się zdecydować na taką gradualną, stopniową zmianę z jednego języka na drugi. Jeśli się okazało, że potrzebujecie rollbacku, też do Java'y można to wykonać. Jak udowodniliśmy, myślę, w tej prezentacji, Kotlin nie jest tylko na Androida, może być wykorzystywany z powodzeniem produkcyjnie. Coraz więcej firm się na to decyduje. I już końcowa myśl jest taka, że mam nadzieję, że ta prezentacja, te rzeczy, na których się tutaj skupiliśmy, te recepty, którymi się podzieliliśmy, pomogą w niejednej migracji na Kotlina, że niektóre zespoły deweloperskie, deweloperzy będą mogli z tej prezentacji czerpać pełnymi garściami. Ok, to jeszcze nie zrobiliśmy tego na początku, ale teraz dosłownie chwilkę na autoreklamę. Jeśli ktoś został wciąż na prezentacji, to... Nie widzimy jeszcze nikogo śpiącego. Dosłownie dwa slajdy. Jeśli chcielibyście pracować w środowisku, gdzie macie dużą swobodę, bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o wybór technologii, stacku technologicznego do rozwiązywania danego projektu, danego problemu biznesowego, chcielibyście programować na najnowszych wersjach Java, w Kotlinie, czy w kilku jeszcze tutaj wymienionych frameworkach, które gdzieś tam albo już implementujemy, albo z nich korzystamy, albo mamy na horyzoncie. Plus, jeśli chcielibyście pracować z doświadczonym zespołem, gdzie cały zespół jest osadzony w Kielcach, kładziemy bardzo duży nacisk na automatyzację, na jakość kodu, który wytwarzamy. Tutaj widać, staramy się też wspierać community. Per programming, tak? Extreme programming też. Jeśli jest potrzeba, to jak najbardziej korzystamy z tego narzędzia. To zapraszamy do nas. Witamy Was z otwartymi rękoma. Proces rekrutacyjny nie jest tak trudny, jak głosi plotka. Także zapraszamy. Dokładnie. Dzięki bardzo za uwagę. Wytrzymaliście, nikt nie zasnął, nikt nie przybił gwoździa. Tutaj jeszcze dwa linki, tak, do próbek kodu, które Wam demonstrowaliśmy, plus jeszcze kilka innych, także jeśli Was kod nie zainteresował, zapraszamy. I dodatkowo sama prezentacja dostępna tutaj, więc zostawię chwilę, jeśli ktoś chciałby zrobić zdjęcie. I jak stoimy z czasem? Troszkę nas poniosła fantazja, myślę, Paweł, więc proponuję, żeby questions... 31. O, jest dobrze. Także questions and answers session proponuję przenieść na kuluary już, bo
pogadamy o tym zaraz. Jeśli będziecie mieli do nas jakieś pytania, to bardzo chętnie poodpowiadamy. A tymczasem wielkie dzięki za uwagę.